Witam Was. Witam Was. Kolejny temat o żyłę dzisiaj. Tak, dzisiaj w sumie takie ważne informacje, ponieważ nasunęło mi się to, bo tak widziałem parę różnych takich komentarzy też. Tak myślę, może będzie ciekawie lepiej o tym zrobić też ten film. Gdzie nie zbierać przeważnie ziół? To jest ważny temat. Tam, gdzie są psy, psów, psem, nie tak. Wiem jakie słowo. Tak, problem jest właśnie w miastach, tam gdzie załatwiają się różnego rodzaju pieski. Tutaj trzeba uważać na te zioła. Trzeba szukać takich miejsc, gdzie by można było widzieć, że psy tam nie chodzą. Czyli jakiś stary płot, gdzieś lekko rozwalony, gdzie komuś się tam po prostu nie chce wejść, żeby tam tego psa wpuścić. Tam ja bym szukał ziół. Brałbym też wyższe partie ziół, czyli jak mamy na przykład pokrzywę, nie biorę tej całkiem malutkiej, gdzie piesek może dojść, tylko szukałbym takiej wysokiej, gdzieś w jakichś zaroślach, w jakimś parku, może gdzieś coś nie wykosili, na jakichś obrzeżach miasta i brałbym te większe partie właśnie tego. Patrzyłbym też po jakichś ziół z krzaków na przykład, z wyższych krzaków. Drzewa tutaj bardzo dobrze się też nadają, ponieważ drzewa już nie są tak obsikane. Trzeba natomiast zwrócić uwagę na ilość spalin, czyli samochodów, które przejeżdżają wokół, żeby to też nie było zbyt blisko. To jest również też bardzo ważne. Czyli trzeba również uważać, żeby nie zbierać ziół przy samej drodze. Jeżeli mamy drogę, nie zbieram zioła od razu przy samej drodze. Staram się, żeby to było minimum takie 5 metrów od drogi, ale to nie jest wystarczające. Ale jeżeli już, to staram się, żeby te 5 metrów było zachowane. Lepiej będzie, jak będzie 10 albo 15 metrów. To będzie idealnie. Ale te 5 to jest dla mnie takie minimum. Gdzie ja staram się tego nie brać przy samej drodze. Chociaż jakby przyszło coś na coś, naprawdę, że nie miałbym innego wyjścia, to pewnie bym skorzystał nawet i z tej przy drogi, ale to są wyjątki. To nie jest, że teraz dziennie chodzę i zbieram sobie 5 cm asfaltu mniszki i robię sobie dziennie szyjka z nich. Bo wtedy to nie będzie za dobre. To jest taki nagły przypadek, gdzie mógłbym użyć tego. Ale co dalej? Jeżeli teraz mieszkamy na wsi, patrzymy również na to, gdzie są pola uprawne wokół tego. Jeżeli wychodzimy gdzieś na łąki, szukamy przeważnie jakichś nieugorów, żeby tam zbierać. Ja bym nie zbierał gdzieś na polach, gdzie jest zaszane zboże, gdzie jakieś ziemniaki rosną, gdzie jakieś inne rzeczy rosną, gdzie kukurydza rośnie, rzepak. Nie zbierałbym tam swoich ziół. Też po blisku tego pola również bym się zastanowił. Jakieś 5-10 metrów od tego może już. Chociaż to też nie jest takie pewne tutaj przy tym. Powiem Wam, że nawet ryzyko na wsi jest większe, żeby te zioła zbierać niż w mieście. Dlaczego? Chodzi tutaj o pryski, które tutaj są robione przez te traktory. Bardzo często jest to wszystko pryskane, nawet kilka razy w sezonie. Też mam z tym problem, bo jak tutaj gdzieś pryskają, dlatego ja mam postawione takie drzewa dookoła, wokół mnie wysokie i te drzewa łapią ten oprysk, bo jak jest oprysk, a idzie wiatr, to ten oprysk idzie z wiatrem i on się rozprzestrzenia po całym polu wokół. Załóżmy, że teraz ktoś opryskał, jak nie było wiatru. Oprysk zatrzymał się na tym polu, mógł być ten margines tych 5 metrów, że troszeczkę dalej to wyszło. Czyli to jest ten margines, którego mnie zbierał, tych 5 metrów. Absolutnie nie brałbym żadnego zioła z tego pola, gdzie to rośnie. Bo jeżeli było opryskane, nie wiemy, kiedy było opryskane. A nawet jeżeli wiemy, kiedy było opryskane, to tym bardziej tego nie powinniśmy zbierać, bo wiemy, że było opryskane. Bo pewne różne substancje mają swój okres karencji, gdzie możemy się bardzo poważnie zatruć, jeżeli już to zbierzemy. Załóżmy, dzisiaj przejeżdża traktor i zrobi oprysk. Ja jutro postanowiłem iść sobie zbierać ziół. Biorę z tego pola. Wczoraj to było opryskane, ten oprysk jest na tych ziołach. Ja tam zrobię sobie mojego drinka z tego i za chwilę leżę gdzieś pod łóżkiem i mam krzyżyki na oczach, tak zwane. Wykorkowałem, zatrułem się tym. Dlatego to niebezpieczeństwo jest i trzeba na to zwrócić uwagę. Dlatego ja staram się zawsze trzymać jak najdalej od pól uprawnych. Szukam nieugorów, gdzie wiem, gdzie tam już latami nie było nic uprawiane najlepiej. Przy jakichś lasach, gdzie również dalej jest od jakichś pól uprawnych. To jest bardzo ważna
sytuacja. Też nie zbierałbym ziół przy jakimś lotnisku, jeżeli jest jakieś lotnisko gdzieś w pobliżu tego, bo tam, chociaż oni to wyłączają, nim oni lądują, bo to znika, ale jednak pomimo tego zastanowiłbym się tam nad tym, czy chciałbym stamtąd jakieś zioła mieć uprawne do jedzenia, ponieważ to też jest takie ryzykowne dosyć. Przy torach, gdzie są pociągi, ja też nie chcę zbieram zioły. Przy autostradach też nie. I tam rosło, ale też ja nie chcę zbieram tam. Przy stacjach benzynowych również bym nie zbierał ziół. Pomimo tego, że tam już jest właśnie ta benzyna i to wszystko, dużo samochodów wjeżdża, ale bardzo często też już zaobserwowaliśmy, że są opryski robione przy tych stacjach benzynowych, żeby nie musieli trawy kosić. Czyli po prostu walą wiadomo czym, pryskają po tej całej trawie, po tych całych ziołach, żeby to po prostu wytępić, żeby nie musieć kosić. Zresztą to się tak staje modne teraz nawet na wsiach, bo ja bardzo często widzę jakichś pacanów, którzy biegną z takim czymś i pryskają swoje trawniki tutaj wokół, żeby to po prostu wszystko wypalić i żeby nie musieć tego tam kosić. Tylko jeden z drugim baran nie pomyśli, że to mu wszystko wpłynie z wodą do studni i za chwilę sam to wypije. I otruje siebie, otruje swoją rodzinę, a później nagle się dziwi, że dostanie raka. Dziwne jest, he? Bardzo dziwne. Ludzie czasami nie mają mózgów. Mi się wydaje, że takie bezmózgowie zaczyna królować. Po prostu nie wiem. Taka ciemnota jest, że normalnie czasami aż to woła o pomstę do nieba i czasami to ja się dziwię, że my w ogóle jeszcze żyjemy. Że praktycznie nie powinno dawno nie być wszystkich. Z tym ilorazem inteligencji, które my posiadamy na ten moment. Inteligencja od ludzi spadł w tym momencie bardzo szybko na dole. Jak to jest możliwe? Myślisz o tym. Naprawdę, używajcie mózg. Otwórz oczy. Ostatnio widziałem fajny taki śmieszny obrazek. Była małpa namalowana i było miasto, gdzie tam jakaś wojna trwa, tam wszystko rozwalają tego. I małpa daje taki komentarz. Ja nie jestem spokrewniona z tymi debilami. Chyba mówi samo za siebie, co nie? Dobra, także mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o tego tematu, o tych ziół. No jak coś pominąłem, wpiszcie w komentarze, gdzie wy byście jeszcze nie zbierali ziół. Może wam się przyda, może się to przyda komuś innemu jeszcze. Bo wiem, że czytacie dużo tych komentarzy, także pomogłem coś pominąć. Ja też nie jestem wszechwiedzący i też mogę czasem coś pominąć. Może mi coś umknąć. Jakaś sytuacja, gdzie nie warto by było zbierać wtedy ziół z tego miejsca. Też po jakiejś imprezie na przykład. O, jeżeli była jakaś impreza i wiadomo, gdzieś tam ludzie chodzili po tym, bo tam wiadomo, ludzie plują, wyrzucają różnego rodzaju śmieci, zdeptają to. Też bym się już zastanowił, bo w tych butach też w różne miejsca człowiek wchodzi. I nie wiadomo, co na tych butach jest i to może się na te zioła później przykleić. Na parkach ja też nie chcę zbierać ziół. Absolutnie nie. Bo wiemy doskonale, to mi jest pryskane. Jeden raz ja dotykałam na park jeden róża. Bo ogrody botaniczne, o to ci chodziło. Ogród botaniczny. Nie park, bo park to jest coś innego. Okay. Aż będzie dotknęła tam róży, chciała powąchać ją sobie. Jak ją dotknęła, tak po paru minutach miała rękę tak spuchniętą jak balon. Tam nie były takie małe insekty, absolutnie nic. Jak to jest możliwe? Po prostu była róża czymś opryskana, był robiony jakiś oprysk i ona to dotknęła. Gdzie również według mnie powinny być ostrzeżenia na takie coś. Nie dotykać roślin albo coś, był oprysk czy coś. Nie było nic, żadnej tabliczki, nic. Również w regulaminie nic, bo później jeszcze to sprawdzałem. Zero informacji. Dotknęła, ręka całkowicie spuchnięta. Czyli było coś po prostu potraktowane jakąś chemią. Nie wiadomo jaką. Przeszło przez skórę, bo wiadomo, że nasza skóra chłonie.
kto wam mówi, że nie, ten was robi w konia, bo przez skórę chłoniemy bardzo dobrze różne rzeczy. Tego sami możemy się zatruwać jakimiś kosmetykami, nie wiadomo czym jeszcze. Że tak to mniej więcej wygląda. Także tyle co do tych sytuacji. Myślę, że chyba najważniejsze powiedziałem, w których ja bym nie zbierał. Także myślę, że tyle co do tego tematu. Także tyle na dziś i pozdrawiam was. Do następnego razu.